Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Spakowani, za chwilę opuszczamy nasz pokój, także jeszcze ostatnie spojrzenie przez okno na Jelenią Górę. Piękny mieliśmy widoczek, naprawdę tak zielono, majowo, już dzisiaj czerwcowo, 1 czerwca dzisiaj mamy i nasz samochód właśnie tam zaraz zanosimy wszystkie bagaże i ruszamy w drogę. Zapakowani w samochód, jedziemy pod kościół Wank i stamtąd startujemy w naszą górską wyprawę. Nie brzmi jak taki skandynawski, tylko jak taki chiński, nie? Trochę tak. Kościół Wank, obok Saigonki. Mijamy właśnie Biały Jar, na którym uczyliśmy się jeździć w styczniu na nartach. Tutaj dotarliśmy poprzednio. Zostawiamy nasze autko na parkingu, ale nie będzie miał brzydkiego widoku, także chyba na nas się nie obrazi. A my ruszamy w drogę na Śnieżkę. Czyli mniej więcej stąd kierujemy się tutaj. Tylko że idziemy w tamtą stronę w sumie na razie, bo potem jakiś szlak górski będzie tak prowadził tam. Póki co lekko niepokojąco to wygląda. Startujemy spod świątyni Wang, a Śnieżka jest tam. Więc musimy tu się przetuptać. Tak. Jesteśmy teraz na tarasie widokowym. Zobaczcie, jak mamy piękny krajobraz tutaj. Kupiliśmy bilet wstępu i wchodzimy na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. No powiem wam, że nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciepło. Właśnie się tu rozbieram, wiążę włosy. Tak, jest gorąco, naprawdę piękna pogoda nam się trafiła. Dziwne, bo przed wyjazdem mówili, że będzie padało, a my akurat mamy taki luz bluz, ciepełko, że na krótki rękawek chodzimy cały czas. Ale wejdziemy zaraz na szczyt. A ja akurat mam dzisiaj długi. co ja gadam w takim razie. Póki co trasa dosyć spora, stroma, ale spokojna. Bardzo, bardzo przyjemna, spokojna taka alejka. I ogólnie wybraliśmy taką trasę, że chcieliśmy przed wejściem na Śnieżkę zahaczyć o mały staw. Także wybraliśmy się od kościoła. Będziemy Bank. Mieli przystanek. Tak, dokładnie. Przez Samotnie będziemy szli, o ile dobrze pamiętam, na mały staw i z małego stawu na Śnieżkę. Niby zwykle wszyscy powtarzają, żeby sobie cel wizualizować, ja patrzeć na niego. Zbliżamy, ale jak ja to patrzę, to ja się tylko duję. W sumie trasa jest naprawdę spoko, tylko że dużo przed nami. Wszędzie piękne widoki, a my tak najdłużej patrzymy na tę ścieżkę. Z tych gór. Tylko patrzymy, żeby się nie wywalili na gębę. Pochyleni, z plecakami. Ja zero przyrody na razie obserwuję, tylko kostkę. Motywujące za to jest to, że wszyscy
wszyscy, jak się mijają na szlaku, mówią sobie dzień dobry, hej, tak, cześć. To jest także takie czujemy to pokrzepiające. Tylko, że wszyscy już tacy schodzą sobie z góry, jak nas mijają. Ale nie, sympatycznie tak jest bardzo. I motywujące jest również to, no teraz akurat słońce zaszło, ale od dłuższego czasu idziemy w pełnym słońcu. I tylko wypatrujemy cienia, żeby sobie napić się teraz nawet. Ale są takie właśnie momenty jak teraz, że jakoś tak, wiesz, robi się większe zaciemnienie, zacienienie. Tak, tak, tak. Jest przyjemnie. To są chmury, Misiu. No tak. O, i wtedy wychodzi słońce. Jest lżej. Nie, ogólnie jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Śnieg! Bardzo dużo śniegu! No to pewnie będzie chłodniej, nie? Tam chyba troszeczkę tak. Ale to fajnie, co, tam fajnie wjeżdżamy? Z takim widokiem raźnie się idzie, nie? Tak. Trzydzieści pięć minut do tego przystanku. A tutaj zobaczcie, jakie piękne bagnisko. W sumie strumień też płynie w tym bagnie. To są dopiero moczary fajne. Dziwne rzeczy mnie pasjonują i fascynują. I jedną z tych rzeczy są moczary właśnie. Ada, ja właśnie o tym mówię, że mnie pasjonują moczary. Co na to, co powiesz o tym? A to jest wodospad? A nie, a taki wodospadek tylko. Chodź tutaj, zobacz. To jest słodki, to trzeba przyznać. O ile wodospadek może być... A, no właśnie, to dlatego. Tam jeszcze widać wodospadek. A tam jeszcze jest... Nie taki mały. Lubisz wodospadki? Nie. Tutaj następuje zmiana przebiegu szlaku, także my idziemy taką piękną, skalistą drogą. Niebieski szlak. No pięknie chodzisz, Grażynko. Dziękuję. To jest taki znany stromek bez wody. Tak. Znany z tego, zaraz, że nie ma wody. Teraz jest następny, zobacz. Patrz, to też jest ten znany strumyk bez wody. Mijamy właśnie domek myśliwski, który znajduje się przy tym właśnie wodospadzie, przy tym rwącym strumieniu. I był on wykorzystywany przez laborantów. Było to takie miejsce spoczynku, w którym tutaj przynosili zioła, które zbierali tutaj na bieżąco i te zioła później były rozprowadzane. Tam było do Pragi, do Krakowa, do Moskwy, do Londynu, wszędzie w ogóle na cały świat. Niebieskie. Co? Co wow? Co wow? No co wow? O wow! Wow! Ale piękne. No, wielki szczyt. Piękny. Pięknie. Ja taka malutka i tak. O, cień ci zrobię i nic nie będziesz widzieć. No dzięki. Ja się tu opalam. Jakie tam skały są. No skały są piękne. Ale widoki. Już jesteśmy dosyć wysoko. Będziemy oczywiście jeszcze wyżej. O, teraz strzecha akademicka i samotnia. To dobrze idzie. Dobry kierunek.
Nie wierzę w to, co widzę po prostu. Pięknie jest. Takie giganty. Tam są jeszcze bardziej strome. A to takie skały. I zaraz będziemy przy małym stawie. Wiecie, że tego nie da się objąć jednak aparatem. Nawet nie wiedzieliśmy, że to tutaj, ale to już jest ten mały staw. Piękne, okolice takiej. A i on tu się rozpływa. Aha. Dlatego tak szumi. Boże, no, jak jest, pięknie robią. Naprawdę nie da się tego ująć, trzeba przyjechać. Nie zauważyłem pani, ale jest przepięknie. Podoba się? Jesteśmy samotni, mamy dużo jedzonka. Tak jest. To są, matko, to są kolorowe kopytka. Kopytka. Opuściliśmy schronisko, w którym się posililiśmy i uzupełniliśmy termos kawą. Idziemy dalej. Mamy odnowione zapasy, możemy ruszać w drogę. Tak, trochę odżyliśmy i zastanawiałam się, co dalej. Bo jest późno, czeka nas jeszcze długa, długa droga, bo dzisiaj już wracamy do domu. No i... No właśnie, czy się kusić jeszcze na tę Śnieżkę, czy już odpuszczać? Idziemy się trochę przejść dalej. W stronę Śnieżki, ale zobaczymy, czy nam się będzie chciało w sumie na nią wchodzić, bo jak mamy jechać jeszcze całą noc autem przez pół Polski, to a to jeszcze trzeba zejść. Może być różnie. Jak tutaj jest pięknie, taka bardziej otwarta przestrzeń. Patrz, wow. Skąd widać. Wow. I co się nazywa? Coś tam studenckie. Co to było? Strzecha studencka. Strzecha studencka. Pod strzechą jakieś też chyba schronisko. Jest naprawdę pięknie i zimno w sumie się trochę zrobiło, także... No powietrze już jest inne. Zerknęliśmy na mapkę. Najpierw znalazłam świątynię Wang, spod której startowaliśmy. Aktualnie jesteśmy tutaj. Kawał drogi, nie? No, a czekaj, gdzie jest... To jest mały staw, tu byliśmy. Tak, tu byliśmy. A my idziemy. Na Białym Jarze jeździliśmy na nartach. Tu, pod Śnieżką chyba, nie? Okej, czekaj, gdzie tak jest szczyt Śnieżki? Nie wiem, ale wiem, że kawał drogi jesteśmy w sumie. No, ale jak daleko jeszcze? Od cywilizacji. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy.
strzecha akademicka. I co? Teraz idziemy pod górę. Mały staw. Iść tu. Równia pod Śnieżką. Śnieżka! Tu! Ty, no to jeszcze... To poczekaj, jesteśmy tu? Byliśmy tu. Niepokojące. W sumie to jest dobre, że my tak na zmianę wątpimy, bo jak ja mówię, dobra, dawaj, przyjechaliśmy w górę, idziemy już, będziemy dumni i tak dalej, to wtedy Rafał się zastanawia, a ja się zastanawiam na przykład teraz, a Rafał mówi, jeszcze trochę i dojdziemy na Księżyc. Tak. Jesteśmy tak wysoko. No tak, no tak. Pierwszy śnieg, czekaj. Pierwszy śnieg tego lata. Jak tam? Śnieżki prawdziwe? O Boże. Oj, tu mokro jest strasznie. Bagnisko. Jaki bałwanek ładny, piękny. Czekaj, też sobie zgarnę trochę. No, prawdziwy, nie sztuczny. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Na naszej drodze śnieżkowej. Czy można się kłaść na środku trasy? Można, bo nikt tu nie chodzi. Po tej godzinie już nie chodzi. Jeszcze jedną grupkę mijaliśmy. Ale schodziła. Ale zaraz będziemy mieli prywatną Śnieżkę. Tak obstawiam. A później powrót w ciemnościach. No mamy latarki. Nie, no nie, do zachodu słońca jeszcze kilka godzin. Także mam latarki, nóż, parakord, damy radę. Tylko siły nie mam. Tylko siły nie mam. Idziesz zrobić aniołka? O, rety. Jest przepięknie. Coraz chłodniej, to fakt, ale jak jesteśmy w ciągłym ruchu, to jest nam ciepło, tylko po prostu tak jak się wdecha to powietrze, to tak orzeźwiająco jest. A ja sobie noszę śnieg. Nosisz śnieg? Noszę. Dla orzeźwienia? Tak. Nie będziesz nim rzucał? Nie, po prostu przyjemniej mi tak zimno w dłoni. Ale jestem w szoku, że praktycznie cała trasa, jaką szliśmy, jest tutaj taka wybrukowana. Naprawdę bardzo wygodnie. No jedyne co, no to są takie mocno strome fragmenty, ale wszystko dla ludzi. Tak w sumie dotarliśmy do takiego miejsca, że góry, które wyglądały gigantycznie, stromo i tak dalej, gdy byliśmy przy jeziorze, ono jest tam, przy stawie, to teraz nagle są takie tak równiutkie, łagodne, czyli chyba jesteśmy trochę wyżej. Ale jest fajnie. Wypiliśmy połyczku kawy i opatuliliśmy się troszeczkę. Już robi się naprawdę chłodniej, także myślę, niedługo złożę pewnie bluzę albo koszulkę. Już jest tak prawie, że zimno. I trzeba przyznać, że pogoda trafiła nam się naprawdę rewelacyjna. Jest tak pięknie. Ani jednej chmurki teraz na niebie, także naprawdę super, super, super warunki. No bo to, że tutaj już jest chłodniej, to jest jasna sprawa. Rzeczywiście nie ma. Nie ma chmur. Za zakrętu wyłonił się dom harcerza, żebym teraz nie skłamała, nie przekręciła. Taki dom. Czy tam jakiś harcerz pewnie też tam był. No, niech będzie zaliczony. I zawinęliśmy się już. Już jest lekko zimowo. Ojej, no tam prawie dom harcerza. Dom Śląski, którego teraz aktualnie nie widać, trochę nam się schował, ale jest tuż obok. Jest i dom Śląski. Wchodzimy na górę. Thank you.
Jak się czujesz, że zdobyłaś szczyt? No. Naprawdę. Wyczyn. I to jeszcze nie tak sobie, że podjechaliśmy pod całą Śnieżkę, tylko kawał szlaku. Czerwono-czarny. Od kościoła Wang. Ej, tutaj nawet nie wieje tak trochę. W ogóle dziwne, bo wszędzie było, że tu jest taki mocny wiatr, a teraz nic prawie nie wieje. Był całą drogę. Całą drogę był. Bardzo. Kawa. No, można odpocząć. Kawka. Tak. Jestem za turbo dumna. Chyba sobie zasłużyliśmy na kawkę na szczycie. Chyba jesteśmy w Czechach. Tak w ogóle nie wiem, która strona tu jest czeska, zaraz zobaczymy. Udało się, drodzy państwo, wyszliśmy w końcu, idziemy do auta, jesteśmy już tak padnięci, jest tak daleka droga przed nami. Ostatni odcinek już był taki ciemnawy, o! Właśnie tak jest ciemno. Czekajcie. Chociaż czekaj, ruszymy się, o! Teraz nas wyłapało. No. Ale dziwnie, teraz jak jest jasno, księżyc nam tak pięknie oświetlał trasę. Do ulicy. I jesteśmy już tak przy drodze, w Karpaczu. Idziemy teraz jeszcze do samochodu, ale naprawdę, przygody. Brażyna. Szał, jak patrzyłam. Muszę ten sprawdzić jeszcze przed północą, ile będzie kroków ale tego dnia. Ale powyżej 20 parę tysięcy już mam. 24 już przybiliśmy na bank. To jest ten wyciąg narciarski, na którym jeszcze tej zimy jeździliśmy sobie tutaj. A tak chyba przy okazji tego dnia dziecka czuliśmy się dzisiaj bardzo zaopiekowani, bo końcówkę trasy śledzili nasi rodzice. Mieliśmy włączoną, udostępnioną lokalizację. Cuda techniki dzisiejsze. Tak. Super. I wszyscy przeżywali bardzo, w sensie, wiecie, to się tak emocjonuje. Tak, byli z nami. Nie? Że tu się przesuwamy, tu jesteśmy, tu coś tam. Tu są przy wilczym czymś tam, tu są coś. No tak i także zaangażowaliśmy rodziców. Tę wyprawę. Jest nasz samochód! Cześć! Piękny. O ludzie! Nie no, masakra. Wycisk. Naprawdę. Rekord życiowy kroków. Zaraz wam pokażę. Krokowierz. Zaraz się nie płaczę. Ze szczęścia. Rafał! Idziemy spać. O moje plecy. Moje nogi. Moje wszystko. O, w bagażniku jogurt, sorry. Jogurt jeszcze. Daj mi ten żel antybakteryjny. To. Aha. Zresztą, gdyby nie nasz samochód, to w ogóle by nas tu nie było. No. W sensie na pewno o tej porze i tyle byśmy nie przeszli i nie zrobili, no, więc to jest niesamowite. Jednak. Jak Co chcesz? Tak, myślałam, że wodę.
O ludzie! I warto mieć już w takim aucie skitra na różne batoniki i takie rzeczy, bo jak się znajdzie w takim momencie... To jest uwaga, po przejściu... Wygranko życia. Ilu? Wybranko życia czy wygranko? Wygranko. Jest 23, mamy na koncie 29... No, zniknęło mi. A! 1119. Ja to muszę pokazać, bo nie uwierzyłabym sama. O Jezus. Dziękuję. Dobra, dzięki wielkie. Dziękujemy. Napoje w środku, co? Tak. Okej. Nie mogę się ruszać. Nocny napad na McDonalda. Słuchajcie, dzień dziecka zobowiązuje, także oprócz wielu innych ważności wzięliśmy Happy Meala z losową zabawką, także później wylosujemy, zobaczymy co jest w środku. Pierwszy głód pokonany, także mogę teraz z wami porozmawiać i nikomu nie stanie się krzywda. Co my tu mamy? No, pojęcia. Sowa! Boże, jaka piękna, Rafał! Sowa! Czekaj, ona ma ogon. I łapki, ale głowę jak sowa. Ty Grażyna, to nie, może nie jest sowa. Ale głowę ma jak sowa. A może to gryf jakiś jest, ma skrzydła. O. Ja się temu uważnie przyjrzę później. Kończymy naszą wizytę w Polkowicach. Do tego miejsca dojechał Rafciu tymi wszystkimi spiralami po ciemku, po różnych takich mieścinach i nawet nie mieścinach. Dał radę, także teraz dajmy mu troszkę odpocząć, chociaż ja nie wiem na ile on się zrelaksuje. O! Przepraszam Państwa. No chyba jak? Na mało. Jak ja będę za kierownicą. Zamieniamy się. Nie no, Johan jest kierowca bombowca, dobry. Godzina 4:10. Przerwa na tankowanie. Sprawdźcie, już tutaj gazuje. A ja się zastanawiam jeszcze nad kawą, wiesz? Bierzemy teraz? No a nie mamy? Resztkę. A, jeszcze mamy trochę w termosie. Dobra, to damy radę w sumie. Drodzy Państwo, tu już się zrobiło jasno. Dziocha teraz za kółkiem cały czas. Tak, dokładnie. Ja wstałem, bo jestem Adusi słoneczkiem. I od razu się raźniej zrobiło i jaśniej. Ada tutaj. Widzieliśmy, przepraszam, sarenki, widzieliśmy bociany, zające. Tak, koty, różne takie widzieliśmy, sak, właśnie. I żabę, myszy. I myszkę. No, tak. To taki zwierzyniec właśnie, tak, na drodze dzisiaj trzeba był. Trzeba jechać bardzo. Cudowne jest to, że oboje jesteśmy kierowcami i jak jedno ma zjazd, to drugie zdąży nabrać sił. Także zamieniamy się. Teraz może ja się trochę zdrzemnę. Jeszcze sporo drogi przed nami, z 3 godzinki jazdy. Zamieniliśmy się pod stacją. Już się robi coraz jaśniej, coraz ładniej. I jedziemy. To nie jest tak, że jedziemy tyle godzin, bo już jest 8:30. Tylko mieliśmy przystanek. Mieliśmy zjazd energetyczny i uznaliśmy, że bezpieczniej będzie położyć się spać. Tak, i przyjemniej. Że, tak, pojechaliśmy na parking pod Tesco, walnęliśmy kimono sobie w samochodzie. Ja pamiętam, jakbyśmy chwilkę spali, Rafał mówi, że 2 godziny zegarek. 2 godziny. To samo. Tak, no, także jeszcze śmieszna sytuacja. Bo obudziłem się po 2 godzinach, bo już mi tak słońce grzało przez tą szybę. Mówię, dobra Ada, jedziemy, nie? Już 2 godziny śpimy. O, spokojnie, kowboju. Mówi, taka osoba spana. Co to jest zjadę? Skoro się to wzięło? Spokojnie, kowboju. I mnie nie posłuchało. Pojechał. Ja jeszcze trochę spałam. Myśmy jeszcze tam stali pod tym testem. Może by otworzyli, może by coś ciekawego było w promocji.
Drodzy Państwo, kolejna zamiana, prawdopodobnie albo przedostatnia, albo ostatnia już, także... 67 km. Jest progres, dokładnie. Jest nadzieję, że wrócimy dzisiaj do domu. 10:38 następnego dnia. Dotarliśmy do domu! Dziękujemy Wam pięknie za wspólną wyprawę. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę, no chyba nam się należy. I jak zawsze, do zobaczenia dzisiaj, jutro, jak się wyśpimy. Dzisiaj, jak się wyśpimy. W następnym vlogu.